Witam w kolejnym odcinku z Ride 4. W poprzednim odcinku były te trudne wyścigi. Przede wszystkim ta taka bardzo trudna próba czasowa na mokrym torze i właśnie też po takim bardzo ciasnym Nürburgringu, znaczy takiej sekcji jednej na tym torze. No tak, z każdym kolejnym odcinkiem, tak w ogóle też z każdym kolejnym wyścigiem, a coraz bardziej jeszcze uczę się tej gry. I tak, o ile być może to mówiłem, tak powiem to jeszcze raz, jak wygląda tutaj kariera w Ride 4, tak ogólnie. Na początek wybieramy sobie tutaj ligę europejską, azjatycką albo amerykańską. Ja sobie wybrałem europejską ligę, no to ze względu na to, że właśnie jesteśmy z Europy, z Polski. I tak, brakuje mi jeszcze dwóch pucharów, żeby odblokować tutaj tak jakby drugą część kariery, czyli Ligi Światowe. Ale kiedy odblokujemy Ligi Światowe, tak wtedy już odblokują się tutaj te pozostałe ligi. Właśnie tutaj piszę wyżej, unlock the World League to access the other regional leagues. Czyli jak odblokuję sobie to, to automatycznie też już tutaj te dwa będą odblokowane. Ale na razie jesteśmy tutaj, w Europie. I tak właśnie poza odcinkiem sobie na przykład tutaj ten wyścig na Mugello. Poprawiłem go sobie na złoto. I co jeszcze zrobiłem? Tutaj o ten British Rookie Cup. Tutaj wszedłem, poprawiłem dwie rzeczy i teraz tu jest wszystko na złoto. No i właśnie, też jeszcze zbieramy punkty. Tutaj jest określona ilość punktów tam za każdy wyścig, czy próbę czasową, ile uzbieramy. I tak w przypadku tutaj Stock 600 Cup trzeba uzbierać 61 punktów, żeby wygrać ten puchar, żeby zdobyć puchar, a żeby było idealnie, trzeba zdobyć 95 punktów. Czyli najczęściej, żeby zrobić idealnie, no chyba to jest tak we wszystkich pucharach, to trzeba po prostu wszystko wygrać. Wszystko musi być na złoto, żeby zdobyć maksymalną ilość punktów. I na przykład w przypadku Stock 600 Cup za wygranie tego pucharu na maksa, czyli za wszystkie złote medale, można też wygrać motocykl. W przypadku tutaj tego to będzie ten widoczny Triumph Speed Triple 955i. Ale na przykład tutaj European Naked Trophy, co zrobimy zaraz po tym Stock 600 Cup, tutaj do wygrania jest Ducati 1299 Panigale S. I no, to są trzy wyścigi, więc po prostu wystarczy trzy wyścigi wygrać, żeby wygrać ten motocykl. I nawet jeśli się nie uda na odcinku, to ja poza odcinkiem właśnie te wyścigi poprawię, tak żeby wszędzie było złoto, żeby się dało wygrać właśnie tego Ducata. No ale dobrze, już tutaj został nam jeszcze ten jeden wyścig na torze Portimao. On się nazywa tutaj Autodromo International Algarve, ale to jest pan Portimao. Tam właśnie, gdzie będzie się ścigała Formuła 1 za niecałe dwa tygodnie, a MotoGP będzie tam miało fascynujący, na pewno niezapomniany finał sezonu, dlatego że zostało jeszcze 5 wyścigów łącznie do końca sezonu, a w grze o puchar, o w ogóle o ten tytuł Mistrza Świata jest no, mnóstwo zawodników cały czas. I jesteśmy już na tym torze. O, tutaj jedna rzecz jest taka, no dosyć niezbyt taka no, miła. Patrzymy teraz na pierwszy zakręt. To jest pierwszy zakręt. No już teraz, no nie, mamy widok cały czas na pierwszy zakręt. My pojedziemy tutaj tak bardzo ostro w prawo, taką szykanę tak jakby zrobimy. A normalnie Formuła 1 i MotoGP będą tutaj jechały prosto. No nie tak jak ten motocykl jeździ, tylko prosto. Byłoby to zdecydowanie płynniej, gdyby ta pętla toru tak wiodła. No to jesteśmy gotowi już do wyścigu. Startuje z 6 miejsca. No, troszkę podbiło na starcie. Anti-wheelie nie zadziałało zbyt dobrze. Znaczy to w ogóle, no jakieś anti-wheelie jest. A i tutaj, no cóż. Powtarzamy. Już wiem, że trzeba będzie właśnie wcześniej hamować.
sumie zapomniałem o tym i przed następnym odcinkiem już tego nie zapomnę zrobić. Powinienem sobie tutaj na ten tor przyjechać i po prostu zrobić jakąś próbę czasową. A tak, no to tutaj bez żadnej próby czasowej przyjechałem na ten tor. Aj, znowu kraksa. No to jest to, że ja tego toru, no nie znam. Też w sumie to, jak często będziemy powtarzać, to też musi być ograniczone, no bo nie chcę takiego scenariusza, że na ten odcinek tylko ten jeden wyścig będzie. Ale tutaj już wiem, że trzeba, no, przede wszystkim trzeba pójść do lewej strony, uważać na tego zawodnika tutaj. I teraz bierzemy ten zakręt. No, w końcu się udało. Oj, tutaj jeden się przewrócił. Następny się przewrócił, a ten zabrał mnie. Co tu się dzieje w tym pierwszym zakręcie? No nie wiem, jeszcze kilka prób i trzeba będzie przerzucić się na coś innego, żeby po prostu jeden odcinek nie zawierał tylko tego wyścigu jednego. Tutaj, no teraz hamowanie. Czy się zmieściłem? Zmieściłem się. Tutaj przekładka. A w końcu się udało stąd wyjechać. No i już. No nie, no to jest niewiarygodne. Jak ciężko jest tutaj w ogóle z trzeciego zakrętu wyjechać. No ale mówię, jakby tutaj pętla toru była ustawiona taka, jaka będzie w MotoGP i Formule 1, to by ten wyścig wyglądał zupełnie inaczej. A tak to tutaj musimy hamować naprawdę do bardzo niewielkich prędkości i jakoś składać się w tą szykanę. No spróbuję teraz zrobić coś takiego. No znowu za późno się złożyłem, albo za duża prędkość dała w tym pierwszym zakręcie. Ale teraz tutaj. Tak, tylko żeby tutaj nikt się we mnie nie wpadł. No ja tutaj z tym zawodnikiem przede mną dosyć się obcieramy, ale w końcu wyjechałem. Tylko no tak, no teraz ten tor jest dla mnie zupełnie nieznany, no. Nigdy, to też, ten tor to też jest taki tor, no, po którym nigdy nie miałem okazji jeździć. Punkty hamowania, no nic, nie znam tu żadnych punktów hamowania. Hamuję na ślepo, że tak powiem. I niestety, no to na tym pierwszym okrążeniu będzie widoczna. A taki tor, no to jest jednak niestety, trzeba kilku okrążeń, żeby się go nauczyć. Trzeba zekać na minimapę, żeby się w ogóle orientować, co nas tutaj czeka. Wiem, że hamuję za wcześnie, ale no nic na tym poradzę. Tu za późno. Żeby chociaż się podium udało wywalczyć w tym wyścigu. A pierwszy zawodnik odjechał już zdecydowanie. Ale tutaj ci dwaj jeszcze są w zasięgu. Ostatni zakręt. Też bardzo jestem ciekawy, jak ten zakręt wygląda. Długi, długi prawy zakręt. I tutaj no, opony z tyłu zarówno... Znaczy przede wszystkim MotoGP będą się gotować. Dosłownie. Przeskoczyłem ich, no bo... W sumie to... Dlaczego tak łatwo idzie to wyprzedzanie? Czy ja tu wyhamuję? Nie wyhamuję. Nie ma szans. No muszę to jakoś wrócić, ale ile za to kary dostanę? Nic? Nic za to kary nie dostałem, niemożliwe. A powinienem dostać. No wracając jeszcze do tego, co mówiłem. No tu wyrzuciło znowu. Dlaczego tak łatwo wyprzedzam na prostej? No wydaje mi się, że to wszystko jest połączone no nie tylko z tą mocą maksymalną, że mam ten pakiet ulepszeń nieco w silniku, ale też poziom trudności, bo to było świetnie widać w MotoGP. W MotoGP, kiedy jeździłem na Repsol Hondzie, to poziom trudności 100%, kiedy był ustawiony, to wszystkich zawodników na prostej robiłem jak chciałem. A kiedy zrobiłem sobie już poziom trudności 120% na ten ostatni sezon, to wtedy już
zdecydowanie trudniej było kogoś na prostej wyprzedzić. O, tu się pogubiłem znowu. Obciarka. Pogubiłem się znowu, no bo nie znam tego toru. Aż 5 okrążeń. No, trzeba będzie jakoś te 5 okrążeń zmęczyć. No bo jak się nie zna toru, no to nie jest wcale przyjemna jazda. Wchodzisz w zakręt i nie wiesz, czy ten zakręt no, pokonasz. Albo możesz na przykład tak wejść wolno w ten zakręt, że stracisz co najmniej sekundę albo dwie. No ale uciekłem trochę tamtym zawodnikom. Nawet dosyć trochę. Tylko teraz tutaj wyhamować. Dobre hamowanie. Dobre. No to już przynajmniej do pierwszego zakrętu umiem hamować. Ale żałuję, że tutaj nie ma właśnie tego początek okrążenia, że nie jest taki, jaki będzie w rzeczywistości w formule i w MotoGP. 3,5 sekundy. Uciekłem dosyć dobrze. Ale tutaj... Gdzie tu się hamuje? No na pewno nie tutaj. Ale mi teraz wrzuciło. I... przewrotka. Czy ja zdążę wrócić przed tamtymi z tyłu? No, w sam raz. Ale już taką przewagę sobie zrobiłem, fajną. Szkoda. No tutaj będą mnie pewnie zaczepiać. No nawet nie. Nie wiem, gdzie teraz jestem. Wiem już teraz. Tutaj teraz, że mnie jakoś nie wyrzuciło. Tutaj ten ciasny zakręt też jest. Tu się obroniłem jeszcze. Niecała sekunda przewagi jest. No ale teraz tutaj chyba już od tego miejsca jestem bezpieczny, przynajmniej na jakiś czas. Tutaj sobie zbuduję tą przewagę. Tak, teraz już troszkę sobie przewagi zbuduję. O, gdybym znał ten tor, to nie doszłoby do tego. Ale my zaczynamy ostatnie okrążenie. No nie ma co już myśleć nad tym, co było. Ten wyścig jest do wygrania. Spokojnie, ten wyścig jest do wygrania, tylko trzeba się nauczyć toru. No ja cóż, po prostu będę się teraz skupiał na tym, żeby sobie przewagę dosyć sporą wypracować nad tym z tyłu i spokojnie na tym drugim miejscu dojechać. Gdzie ja tu teraz tutaj? No jeszcze ciut za późno. Ale już to hamowanie było lepsze. Przynajmniej się zmieściłem. Muszę wam powiedzieć, że ten tor jest naprawdę bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy. Zawodnicy MotoGP też mówili o tym torze. Na przykład Valentino Rossi nazwał ten tor sweet but scary. Czyli, że słodki, ale jednocześnie straszny. No skoro właśnie taki zawodnik jak Valentino Rossi nazywa jakiś tor straszny, to... To znaczy, że czuję szacunek do tego toru, a jak już taki zawodnik czuje szacunek do jakiegoś toru, to znaczy, że ten tor jest naprawdę no nie tylko trudny, ale i dostarczyć potrafi też naprawdę wrażeń. Dwie i pół sekundy mam przewagi. No to dobrze. Wchodzimy na prostą. I zaczniemy zaraz ostatnie okrążenie. O teraz, kiedy już ten tor znam, potrzebowałem sporo czasu, ale nareszcie znam ten tor. Teraz można w końcu jechać. Powiem wam, że jakbym
od samego początku miał rozpoznanie takie jak mam tutaj teraz, to spokojnie bym wygrał ten wyścig. Zapomniałem sobie tej próby czasowej właśnie zrobić tak poza karierą. No szkoda, bo znałbym ten tor. A i tak jeszcze muszę się pilnować, żeby dojechać bez żadnych przygód na tym drugim miejscu. Te zmiany poziomów są na tym torze fajne, że podjeżdżamy pod górkę, zjeżdżamy potem z górki, czy tak. Moje ulubione miejsce na tym torze to jest chyba o tutaj w tym miejscu. Jak teraz zjeżdżamy w dół i potem znowu w zakręt i pod górę. No, ale czyżbym się tu nie za bardzo podekscytował czasem tym torem? Zmieściłem się, no już końcówka okrążenia, tak naprawdę zostaje nam tylko ten długi, szybki, prawy zakręt. I teraz już do mety. Drugie miejsce. Ciężki początek naprawdę, ale udało się to drugie miejsce dowieść. No i proszę, jeden wyścig, a połowa odcinka już poszło. No ale tak to niestety bywa. Drugie miejsce. $88,600 mam tej waluty. No i wszystko tutaj zrobione. I tak, teraz tutaj już wszystko zrobione. No brakło mi 9 punktów, żeby tego triumfa zgarnąć. No to mówię, tutaj się dało spokojnie wygrać ten wyścig, ale ta próba czasowa na Nürburgringu, i tak ją poprawiłem na srebro. Ale no nic więcej już prawie się tam nie da wycisnąć. I tak, tutaj European Naked Trophy teraz byśmy robili. Jednak tutaj też trzeba kupić motocykl, bo tu już właściwie są te nakedy tak zwane, czyli mówiąc inaczej, takie motocykle sportowe, które są bez owiewek, że silnik jest tak dużo bardziej odsunięty, tak to najprościej sobie można powiedzieć. Ona ten motocykl mi stać akurat, też piękny motocykl MV Augusta Brutale 1090 RR. I to jest ten motocykl, który sobie kupimy. Tylko tu są warianty. Dobra, nie będę tracił na to czasu. Które kolorystyka jest najlepsza? No cóż, to ją weźmiemy. Skosztowałem się bardzo. Prawie dosłownie wszystko, co miałem, wydałem na ten motocykl. Ale to jest jeden z ostatnich zakupów już, przynajmniej na razie, ta MV Augusta. Bo tak, tutaj będą nakedy i tutaj będzie stok 1000, czyli tutaj już trzeba będzie kupić litra jakiegoś. A jeśli wygram te wszystkie trzy wyścigi, to za darmo dostanę Ducati 1299 Panigale, czyli litra, który będzie wymagany następnych wyścigów. No także trzy zwycięstwa i mamy już też naprawdę fajny motocykl, właśnie tego Ducati Panigale. No Panigale, czyli seria, no, można powiedzieć, moich ulubionych motocykli, bo właśnie z moim ulubionym na czele, czyli V4. Brands Hatch, no przynajmniej już tor dosyć dobrze znany. I 5 okrążeń, czyli jak zwykle.
No szkoda, że przynajmniej slików do tego motocykla nie kupiłem, no ale prawie wszystko straciłem na zakup. Kontakt, no i cóż, no, moja wina, że go tam przewróciłem. A na tym motocyklu się zupełnie inaczej jeździ niż na tej Yamasze. To też trzeba będzie się odnaleźć. Ale ten wyścig jest długi, także mamy czas. Pełna pętla tego toru właśnie Brands Hatch. No i mamy już trzecie miejsce. Gonimy tutaj liderów, ale tu trzeba troszkę przyhamować. Oj, tu wypadłem, ale tylko na chwilę. Oj, tu było za szybko. Za szybko. No i cóż, teraz już trzeba powtórzyć. Tego zamieszania w pierwszym zakręcie trzeba uniknąć. A znowu tutaj. Oj, teraz spadłem dosyć do tyłu. No dobra, jeszcze raz. O tego zamieszania, żeby uniknąć. Teraz dobry start. Teraz było fajnie. A tu spadłem na trzecie, na czwarte miejsce. Trzeciego zawodnika tutaj mam przed sobą tuż. Nie tak agresywnie po tych krawężnikach, bo mnie przewróci. No i teraz gonimy. No to jednak jest poziom trudności na pewno, to jest niemożliwe, żeby taka wyraźna była różnica. Ale punkty hamowań jeszcze. I tutaj do tego zakrętu trzeba opanować. Teraz już końcówka okrążenia. Tutaj jeszcze ten szybki zakręt, czy nie za szybko. No i drugie miejsce. Lider 1,5 sekundy z przodu. Pięć okrążeń, jak to było. No to teraz już chyba będzie standard, że te 5 okrążeń będzie miał wyścig. No te wyjazdy na to zielone to kara. A póki co to jest tylko 1/10. A i tu niepotrzebnie ta trawa. Troszkę wyjście z zakrętu popsute. No ale gonimy tego lidera. Troszkę się zbliżyłem, ale to jeszcze jest jednak kawał odległości. No tym bardziej tutaj o zepsuty zakręt. Znowu.
też tutaj tego drugiego miejsca, tak, w Portugalii trzeba będzie bronić. Trzecie okrążenie, to jeszcze łącznie z tym 3. Tutaj za późno chyba, za późno. No trochę za szeroko. Ale przynajmniej teraz lepsze wyjście. No i tutaj coś nadrobimy. No i teraz jestem jeszcze bliżej. Ale żeby się udało bez problemów te zakręty pokonywać. No to jest jeszcze szansa. Bylebym tutaj nie tracił właśnie dużo czasu. Ile? Sekunda przecinek 3 jest w tym momencie. No teraz już nieco ponad sekundę. Jeszcze dwa okrążenia. I teraz już go mam blisko. Ślizga się to tylmenkoło trochę na wejściu w ten zakręt. Niecała sekunda. No i teraz tutaj dobre wyjście z tego zakrętu. Aj, trochę zepsute, ale jest niedaleko. I może się uda. Tak, udało się wyprzedzić, tylko teraz wyprzedzić to jedno, jeszcze teraz utrzymać go za sobą. Oj, przewrócił się, no cóż, cieszyłbym się z jednej strony, ale trochę tak ta przewrotka słowo nadana przeze mnie. Gdzie są inni? No blisko. Blisko cały czas za mną. Pół sekundy mam przewagi teraz. I tak rozpoczynam ostatnie okrążenie. Sekunda teraz się zrobiła. No i tutaj troszkę było kamienia, znowu ten uślizg tylnego koła. Dwie dziesiąte mam kary, a to jest niedużo. Tutaj wyjście na prostą. Tutaj troszkę przewagi będę miał, bo im ucieknę. Sekunda. Tylko teraz jeszcze dowieść do mety. Ta część toru jest troszkę szybsza, zdecydowanie szybsza, tylko te zakręty, no, z którymi miałem problemy. I to przez no, większość wyścigu. Tutaj ten zakręt, jeszcze teraz lewy, ostatni lewy zakręt na torze. No przewaga tutaj maleje, odrabiają do mnie w tej części. Jeszcze teraz ten ostatni szybki prawy zakręt. O i udało się. Też dosyć trudny wyścig. Tak jak w Portugalii nie mogłem się odnaleźć długo, ale się udało. O i pierwszy krok w stronę tego Ducati Panigale został zrobiony.
21, prawie 22 tysiące. Tak, tyle zrobiłem. I tak, no cóż, tylko dwa odcinki, znaczy dwa wyścigi tylko wyszły w tym odcinku, no niestety. I tak, teraz pełna pętla toru Nürburgring i pełna wersja toru Imola. To nas czeka w następnym odcinku, ale już na następny odcinek się przygotuję i poza karierą nauczę się tych torów. Przede wszystkim Imoli się nauczę. A tutaj jeszcze tak na zakończenie, co my tutaj możemy zrobić. Możemy kupimy sliki do tej MV Augusty. Tak, to zwiększy zdecydowanie przyczepność. Także kupujemy sliki. Mamy też już w MV Auguście i na slikach będzie się lepiej jechało, będzie większa przyczepność. I to tyle w tym odcinku. No, znowu było trochę problemów, żeby się zaklimatyzować na tych torach. No Brands Hatch jednak nie było nowym torem, ale tak na motocykle dosyć ciasny tor. No to i tak nie to, nie to co Caldwell Park, tam jest jeszcze gorzej, ale się dało jakoś odnaleźć. W Portugalii tam właśnie też, gdybym znał tor, to bym wygrał. Tych dwóch torów już, Nürburgring i Imola, ja ich się nauczę i będzie zupełnie inaczej. A za ten odcinek już dziękuję, do zobaczenia.